Czekajcie, wyświetli mi się na Twitterze, video mi się wyświetliło. Jak się wybić na, na Twitch TV i chciałem to z wami obejrzeć? Kliknij, subić, dzwoneczek i zostaw łapkę w górę, napisz pozytywny komentarz, oddam ci serduszko. No dobra, ale co ze streamerami z plus minus jednym widzem? W momencie, gdy nagrywam owy film,. Streamer... Nie streamujcie tak, błagam was. Nie róbcie tak. Chyba, że chcecie woda nagrać czy coś. To wtedy ok. Ale normalnie tak nie róbcie, bo to mega głupota. Nie ma spanko, jest granko. Gramy Fortnite. Gram Fortnite i tyle. Homic Games 2.0. Fortnite customy w nawiasie z widzami. Ale kupa nie masz widzów! To z kim on gra? Ze starym gra? Co Co gra? Dziwnego. Wiadomości <grym> pojawiają się raz na parę minut, czasami na parę godzin. Ej, Al to było coś takiego widzowie. Miałem taką sytuację, że wiem kiedyś na jakiegoś stream jakiegoś mniejszego streamera, właśnie tego typu. Polazłem sobie zrobić śniadanie, wróciłem i nie było żadnej nowej wiadomości na czacie i mi się smutno zrobiło. Trochę było mi smutno i żalgo. Pomoc z TikToka. Ooo! Piwka! Przy TikTokowi wielu streamerów zyskało większą popularność. Jednym z nich jest Michel. To, To ja! Okko on do tego klipa. <laughs> nie no, klip z 93. 93. w Aj! To jest pierwszy TikTok na misyl soty? Aj, w sumie to chyba jest pierwszy TikTok na misyl soty. Michel wrzucił swojego pierwszego TikToka z urywkiem ze streamu 18 stycznia. Zaledwie rok po wrzucaniu TikToków i regularnym streamowaniu, Michel podbił swoją średnią o 400 widzów. TikTok dał mu dość dużą popularność. Michel był charyzmatyczny, a na TikToka dodawał faktycznie śmieszne szoty, które miały potencjał pójść w viral. Miło mi. O, nerdzik. Lewus jest aktywny również na YouTubie. No, akurat Lewus mega bangery napierd...a, jeżeli chodzi o YouTubka, mi się wydaje. Mogę się mylić, ale chyba Lewus z YouTube'a zarabia więcej niż z Twitch'a. Kur... Pamiętam streamy Multiego z Star Wars Battlefront 2 dla 40 widzów, kur... To ja wtedy oglądałem. No, a w sumie, reasumując to, to nie ma co tego środka by się wybić. Też prawda. Fajne wideo, fajna analiza To może teraz to? Co to? Oho! <laughs> no dobra Mati opowiadaj! Dwie drogi Pierwsza jest łatwa jak spacer w parku Ale niestety... Oho! jestem ciekaw jaka jest ta pierwsza Łatwy sposób do zostania królem Twitcha według MKRera tak. Zapewne jest zakup jego k... mega giga kursu za 550zł Ta prostsza Polega na tym, że streamujesz I to jest tak naprawdę wszystko co robisz To jest ścieżka, którą obiera większość osób Która myśli o zostaniu streamerem No bo w końcu jak chcę zostać streamerem No to co robię? No streamuję no bo to jest to właśnie droga do osiągnięcia sukcesu w tym Chcemy coś się osiągnąć, muszę robić cekawik w tym kierunku? O chuj. Dobra, 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 ja ci zrobię lepszy poradnik w 30 sekund Chcesz odpowiedź prostą? Tak Streamuj, rób na TikToka, bądź śmieszny Jak przydziwić powiedz mu siema Jak powie ci siema k**wo, to nie patrz tylko powiedz mu siema ma. Bo też, e, zbijajcie razem piony, szanuj widza jako koksa, ale też nie pozwalaj sobie wchodzić na głowę Streamuj regularnie, mniej więcej w określonych godzinach, żeby widz jednak wiedział kiedy masz przychodzić Bo jak będziesz się odpalał raz o 6, raz o 15, raz o 43, to on nigdy nie będzie wiedział o której atak To przynajmniej będzie wiedział o której wchodzić e, Nie streamuj dla trzech widzów, bo to nie ma sensu Bo to, no to będziesz gadał sam ze sobą, lepiej rób coś w internecie, gdziekolwiek Nie wiem, moderu, moderuj jakiś kanał większy, albo rób TikToka Nie wiem, sprowadź widzów z TikToka, może YouTube'u i coś tam, coś tam I tak, na pewno Pewno czytaj czat. Koniec. A, dwa moje prototypy ode mnie. Jeden, wyłącz sobie znacznik widzów gdzieś w obs bo wtedy będziesz sobie, momental, że o, spadł mi widz czy coś, wyłącz to wpis. I druga rzecz, jeżeli masz streamować i jedyna rzecz, jaką już miał w opisie, to link do donate'ów, to też chodzi w pysk. Ja na przykład włączyłem donaty po miesiącu, bo mnie po prostu widzą, jak powiedzieli Ej, weź to włącz, będziemy ci wysłał kaskę. Fajnie, żeby kamerka. Jeżeli już masz nie mieć kamerki, to przynajmniej żebyś miał dobry mikrofon. Bo widz widzicie, będzie wtedy widział przez uszy. Tam kara, ktoś ogląda. To jest w ogóle najlepsze pytanie wariacie. Followers Ewron. No, Ewron pewnie kupił akademię streamerską, a ty co? Ewron pewnie kupił akademię streamerską i, i zaba. Top 1 streamer polski. No co mam wam powiedzieć, widzowie, no. 5300 godzin w Hearthstone. Ie. Ja tak szczerze go podziwiam, bo mi się wydaje, że Hearthstone w Polsce praktycznie nie ma community. Także mi się wydaje, że MKR, MKR na swoich streamach to zbiera całe community Hearthstone'a. Tak mi się Wydaje. Hearthstone w tej chwili ma ultra wysoki próg wejścia. Najlepsza karta w Hearthstone'ie to jest karta kredytowa wariacie. Naprawdę! Ja byłem takim fanem Hearthstone'a, jak chodziłem do gimnazjum. Ale teraz, jak ja bym chciał wrócić do tej gierki, to mi się zżygał. Musisz nadrobić tyle rzeczy, które się pozmieniały, a pozmieniało się dosłownie kurwa wszystko. Że my sobie czekamy, ktoś wchodzi, widzi, że na streamie nic się nie dzieje, więc stream jest dla niego nudny, no i wychodzi, a my dalej czekamy z prowadzeniem streamu i w ten sposób tworzy się takie błędne koło. Tak Ej, dalej. ja raz na jakiś czas z kremem, z kremową, moim moderatorem yy, Sefunciem, mamy coś takiego, coś nam totalnie odpala i tak raz na 4 miesiące chodzimy po Twitchu o 3 rano, w sensie chodzimy wtedy po takich malutkich streamerach takich ultra malutkich streamerach i powiem wam tak, bardzo często mali streamerzy, którzy nie mają żadnych widzów robią coś takiego, gra na przykład w ligę i nie mówi nic siedzi i gra, coś tam se wiesz, tutaj se smajtuje, coś tam robi jungle. i gdy widzi wiadomość siema co tu się robi, to oni nagle im się tak coś odpala, robi się takie i oni tak Siemaneczko, co tam u ciebie? I wiesz, oni nagle są tacy mega kurwa jakbyś, jakbyś im wsadził z 300mg kofeiny w żyłę, nie? I to jest strasznie ciekawe, jakby tacy ludzie prowadzili streamki, gdyby mieli trochę bardziej aktywny czat A ja uważam, że nawet jako taki mały streamer powinieneś tak czy siak wyrobić sobie ten nawyk ciągłego pierd...nia, nie? Że a, teraz tutaj kurwa zgankuje, a teraz pójdę na mida, coś, coś typu tak jak freeze pierd... Tylko tak nie do końca, nie? Najprościej sobie wyobrazić, że po prostu w danym momencie nie streamujesz, tylko nagrywasz wideo. Normalnie, na tako. Siemaneczko widzowie, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy napiwać solo QAMU przez 8 godzin bez przerwy. Właśnie tak. Zaczynamy po Red Side, więc zaczniemy od y, góry prawej, od strony prawej pójdziemy tak. Pójdziemy redzik, kurczaczki, kamieniki i spróbujemy zgankować coś na topika od y, kupa rzeczki. Bam! I w międzyczasie mówisz tak Kliknij subić, dzwoneczek i zostaw łapkę w górę Napisz pozytywny komentarz, oddam ci serduszko Jejo <laughs> wiesz o co chodzi Skanujesz widzów na początków Wejdź na jakiś Twitch chat i zrób jakiś śmieszny mem Robisz mem o misalem ale tak Ja ale śmiesznego mema zrobiłeś kutejanina I kutejanina nagle do mnie pisze na Discordzie tak Siema, ja zacząłem streamować, chcesz sprawdzić? Ja mówię tak, a sprawdzę Wchodzę sobie do kutejanina na streama, mówię ale fajny streamer. Potem on chce coś wraca do mnie na czat, yy, pojawia się często na czacie. Ja mu daję VIPa, daję mu moda i mówię tak, dobra widzowie to co? Chyba rajdujemy kutej Janina. Widzowie lecą do Kutajanina, widzą, że on fajny streamer i jest pokczam. Wiesz o co chodzi? taki na przykład sposób to może być. A jak masz zero widzów, to tym bardziej nie napieraj kwa po 9 godzin, bo ty se rozpierdisz mental przecież. Ty se roz Mental przecież, jak ty będziesz gadał sam do siebie przez 9 godzin, to jest lepiej, żebyś ty do choroszy pojechał i żebyś gadał ze ścianą albo z panią yy, terapeutką. A drugą kwestią jest to, że nie da się streamować nie wiadomo, jak dużo godzin w ciągu miesiąca, dając siebie wszystko. To tak, prawda! Chcę, o! Tu powiedział coś ten... mądrego, dlatego właśnie widzowie już mam mówię, dlaczego wyjechałem sobotę z yy, kalendarza streamów, bo uważam, że dwa dni przerwy to jest idealny dla mnie czas, żebym ja naładował baterię mój codziennie. No, jeżeli chcesz żeby się na Twitchu, no to musisz streamować codziennie, ponieważ nie możesz zamiast swoich widzów. Tak, najlepiej po 10 godzin dziennie dla zera widzów. To, to, to... prawda. Znaczy ja uważam, że może nie tyle co, co codziennie powinieneś streamować, co po prostu powinieneś mieć jakikolwiek plan. Już macie co mam na myśli. Jak masz na przykład 200 tysięcy follow i masz w widzów, to czy ty się odpalisz o 20, czy ty się odpalisz o 10, to ktoś wejdzie, bo komuś z tych 200 tysięcy osób to się wyświetli. Na 200 ale jak ty masz tysiąc follow i ty się raz odpalisz od trzeciej a raz się odpalisz o od dwudziestej, to jest wiadomo, że będzie mniej A tak, fajnie żeby te tysiąc osób wiedziało, że ty się odpalasz w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 20.30. trzydzieści MKRR mówi, że powinieneś korzystać z, róż z różnych platform żeby się rozwijać I teraz pojawia się z mojej strony pytanie Czy on te filmy wpisuje to na Shorts, Reelsy i TikToka? Czy nie? Moje social media. Aha, ma tylko Instagrama Nie no, to Mateusz, to ultra bo, że ty się do własnych rad nie stosujesz. Ja osobiście wybrałbym YouTube'a i TikToka w tym momencie i niczego więcej, i na tym bym się skupił w 100%. On sam siebie nie słucha. Może tutaj wsadzę, czekaj, TikTok. To on? Damn! Kolejną radą jest traktuj to jako hobby, natomiast sytuacja wygląda całkowicie inaczej, jeżeli to ma być Twoja praca, z której chcesz się utrzymać, czyli tak zwany full time streaming. Dobra, to ja wam widzowie ja powiem tak, moja porada jest takowa, że jak zaczynacie streamować, niech was Bóg trzyma w opiece, niech was Bóg trzyma w opiece, żebyście wy nie zakładali z góry, że to będzie wasza praca. Bo jak wy, jak wy z góry założycie, że zostaniecie full-time streamerami, to zaczniecie tryhardować i wiecie, co się stanie. Gówno. Streamuj dla zajawki i się ciesz tym kurwa całym tym przedsięwzięciem. Ewentualnie, jak serio zacznie ci z tego przychodzić jakiś fajny pieniądz, wtedy ewentualnie się zastanów, czy możesz pójść w to full-time. Rozumiem, o co chodzi. Rób to z totalnej zajawki i baw się ku. O tym, bo streaming jest super zajawką. To jest jedno z fajniejszych hobby. Naprawdę. Trust me, man. A jak ty z bomby założysz, że będziesz streamerem i że a będziesz drugim Ksajo, to ty wiesz kim ty będziesz? Drugim MKR-em Czego twoi potencjalni klienci, widzowie czy zwał jak zwał mogą od ciebie oczekiwać? Jakiego rodzaju contentu, jakiego zachowania, jakich gier, jakich godzin streamowania I tak dalej, i tak dalej, i na tym się skupić Co widzowie z Twitcha chcą? No właśnie nie wiem Ja uważam, że nie powinieneś robić contentu jakby pod widza stricte Najważniejszą osobą, której powinno się podobać twój stream, to jesteś ty Ej, chcecie ciekawostkę? Usiadłem po turecku i odechciało mi się srać Siedzę po turecku i odech... Jakby... Jakbym zablokował gówno w dupie. Ale lifehack! O pewku! Eliminować wyeliminować wszystkie złe negatywne cechy, a poza tym musisz też wszystkie dobre cechy jak najbardziej starać się podbić i wyeksponować je na streamie, tak żeby ludzie uważali cię za bardzo charyzmatyczną, rozmowną i ciekawą osobę. Delikatnie się z tym nie zgadzam. Ja jak zaczynałem streamować byłem bardzo zamknięty w sobie. Byłem introwertyczny w... I mega bałem się ludzi, ale próbowałem się otworzyć i próbowałem. Nie, jednak gówno dalej próbuję się wydostać. Tak trochę aktorzyłem na takiej zasadzie, że chciałem być bardziej otwarty, i z czasem faktycznie się zmieniłem na taką bardziej ekstrawertyczną osobę niż intrawertyczną. Rozumiesz, jakby co mam na myśli? W sensie byłem sobą, ale jednak byłem takim sobą bardziej otwartym, i to nie było do mnie do końca naturalne, ale wyrobiłem w sobie, że teraz dla mnie właśnie otwartość i to takie bycie opened i takie bardziej ekstrawertyczne stało się dla mnie naturalne. Nie? Więc jeżeli ty też jesteś zamkniętym w sobie chłopakiem, czy dziewczyną, czy obojniakiem, to możesz w sobie to też wyrobić, nie? Ja, tak mówię wam kompletnie szczerze, że dzięki wam, ja się rozwijam, jako osoba. Bo kontakt z wami, rozmowa z wami, mnie rozwija. Na wielu płaszczyznach. Czy to na przykład na płaszczyźnie takiej, że ja jestem bardziej otwartą osobą, czy też na takiej płaszczyźnie, że na przykład my coś robimy i na przykład wydajecie mi jakiś protip w jakiejkolwiek sprawie. To też ja zyskuję dzięki wam jakieś, jakąś wiedzę. Większość, mam na myśli jakieś 99% osób, która zaczyna Twoją przygodę ze streamowaniem wychodzi z założenia, że tak. Po pierwsze, jestem śmieszny i w miarę gadatliwy, po drugie, w miarę dobrze gram w gry, w związku z Minus jeden. Ja jak zaczynałem streamować, w ogóle kurwa nie zakładałem, że jestem dobry w cokolwiek. W ogóle kurwa nie zakładałem, że jestem dobry w cokolwiek. Grałem kurwa, w ligę na brązach. Amumem i malfightem i to jest jedyne co potrafiłem kurka robić. Jedyne w co ja umiem grać, to w sumie aktualnie to chyba kurwa w nic. A faktycznie, w Apexa jestem całkiem, całkiem fresh. Jedyna gra, w którą mogę powiedzieć, że serio jestem dobry, to jest Apex. Ale kupa kto gra w Apexa. No kurka nikt. <grych> jestem. Ku a mistrzem martwy gry, mega W czym odpalę stream i podbiję Twitcha Następny... Tak również szybciej... nie zakładałem To może trochę zakładałem, ale to dlatego Że ja zawsze byłem tym takim, wiecie Pozytywnym, miłym chłopakiem w, w otoczeniu Kolegów, nie? Ja zawsze byłem tym takim Pozytywnym świrkiem, że tak powiem Więc to trochę zakładałem, ale Też nie mówiłem, że ja Jestem drugim ksajo, że, ale będzie beka. Grać nie potrafiłem, ale stream i podbiję Twitch. A tego w ogóle, ja nawet nie zakładałem, że ja kiedykolwiek partnera Twitch będę miał. Kolejnym Aha. krokiem jest czekanie na widzów. I tutaj pojawia się pierwszy mały problem, Aha. bo tych widzów wcale nie przybywa. Nie pojawiają się nowe osoby na naszym streamie, tak jak w naszym wyobrażeniu. Co się dzieje dalej? W skrócie, z tego śmiesznego, gadatliwego gościa, którym byliśmy, stajemy się takim smutnym, małomównym graczem, który bardziej gra i ma odpolony stream, niż streamuje. A to powoduje, że jak już ktoś się pojawi na streamie, to szybko z niego wychodzi, bo ani nie widzi niczego ciekawego, ani nie słyszy niczego ciekawego Tu ma I powstaje takie rację. koło, jesteśmy smutni, bo nie mamy widzów i nie mamy widzów, bo jesteśmy smutni A to prowadzi jedynie Tu ma rację, tu ma rację. tutaj plusik dla niego Do tego, że kończymy naszą wymarzoną karierę streamera Jak jestem nieśmiały Tak najbardziej uważam, chyba jeżeli chodzi o porady Jak jesteś nieśmiały, to musisz trochę tak mieć wyj***ne w pewnym sensie Już moje co ma na myśli, że nie, że masz jakby wyj***ne na widza, ale za bardzo się przejmujesz na początku Gdy jesteś małym widzem bardzo Takim bardzo małym widzem, streamerem przepraszam To masz taki mental, że każdy pojedynczy widz Jest jak diament Nie do końca, wiesz o co chodzi Nie do końca